W ramach spotkań na węgierskim szlaku z wizytą w powiecie gorlickim przebywał konsul Republiki Węgierskiej dr Imre Molnar. Wraz z grupą węgierskiej młodzieży odwiedził cmentarz wojenny numer 123 na wzgórzu Pustki Wóżnej. Panie konsulu, obrota głód melduje cesarsko-królewski 20. Nowosądecki Pułk Piechoty księcia pruskiego Henryka na uroczystości związanej ze złożeniem wieńców na grobach żołnierzy węgierskich poległych w czasie I wojny światowej pod Gorlicami. Kompanię wystawiła Grupa Rekonstrukcji Historycznej Gorlice 1915. Honory gospodarza spotkania pełnili wójt gminy Łużna Kazimierz Krok i starosta powiatu gorlickiego Mirosław Wędrychowicz. Cmentarz Pustki zajmuje szczególne miejsce w pamięci narodu węgierskiego, iż jest największą nekropolią żołnierzy węgierskich poza granicami kraju. Łużna, Pustki, Gorlice to dla każdego Węgra brzmi bardzo... bardzo blisko do serca jest właśnie te nazwy są wiązane z naszą historią, z naszą dramatyczną historią pierwszowojenną, bo nie tylko to, że wiele milionów żołnierzy i cywilnych ofiar mieliśmy z tej wojny, ale również zostało obkrojony nasz kraj po tej pierwszej wojnie światowej, po traktacie trianonskiej i to jeszcze, te miejsca są jeszcze wiązane z Królestwem Węgier, a z tym czasem też, kiedy na terenie tej monarchii żołnierze walczyli razem za swoją ojczyznę, chcieli obronić ten najazd moskalski, jak tutaj się mówią, na Europę. Byliśmy bramą Europy wtedy i razem walczyliśmy tutaj z Polakami i z innymi narodami, narodowościami w obronie tej właśnie tej Europy. Ile razy się to stało w historii? Bardzo dużo razy. I dlatego te miejsca są szczególnie ważne, szczególnie bliskie i szczególnie nas warują na to, że trzeba mądrze żyć, żeby nie doszło do takich tragedii. Ja sądzę, że tak dzisiejsza uroczystość, która jest związana z uroczystościami Szymbarku, gdzie chcą odnowić szlak węgierski, związane z tymi różnymi uroczystościami. Dzisiaj najważniejsze zdanie powiedział pan wójt właśnie Lużnej, kiedy powiedział, że dobrze by było, gdybyśmy potrafili zintegrować się w pokoju, a nie tylko na cmentarzach wojennych. To jest nasz cel, myślę, to jest przyszłość. Za to musimy się spotkać i współdziałać i jak najwięcej i jak najszczerzej. Myślę, że to jest nasze wspólne zadanie. Jakże wymowne były słowa pieśni, które przed laty śpiewali młodzi Węgrzy w oczekiwaniu na wojenne batalie, a które przypomniał konsul i towarzysząca mu delegacja. W środku Polski będzie mój grób pod drzewami. Matko moja, nigdy nie płacz za nami. Feltek intek, oci logos na nigre. Ci logosi. Mere volna magyar hazám, mere sírhat engem az édesanyám. Złożenie wieńców, wspólna modlitwa czy pamiątkowe zdjęcie to tylko część wizyty. Z ust konsula padły również konkretne zapewnienia i obietnice pomocy w przygotowaniach do setnej rocznicy operacji gorlickiej. Wójt Kazimierz Krok liczy również na pomoc ze strony węgierskiej w odbudowie zabytkowej Gontyny.
Ta architektoniczna perełka górująca nad wzgórzem spłonęła doszczętnie 27 lat temu. Półtora miesiąca temu spotkałem się z konsulem słowackim po to, by uzyskać pierwotną dokumentację spalonej gątyny cmentarza numer 123, ponieważ w ramach środków Unii Europejskiej uzyskałem dofinansowanie na odbudowę spalonej gątyny. Zakładany koszt odbudowy tej gątyny to kwota 700 tysięcy złotych. Zakładam, realne zakończenie odbudowy to koniec 2013, początek 2014 roku.